Skoro w muzyce używamy skali 12-stopniowej, a mamy tylko dźwięki C, D, E, F, G, A, H, to jak się nazywają pozostałe, jak się je tworzy i do czego są potrzebne? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Naszymi podstawowymi dźwiękami są te, które wyznacza gama C-dur, czyli grane kolejno po białych klawiszach C, D, E, F, G, A, H, no i powtórzone C. Z kolei te, które odpowiadają czarnym klawiszom, tworzy się za pomocą znaków chromatycznych stawianych przed wybranymi dźwiękami. Znaki chromatyczne są trzy: krzyżyk, bemol i kasownik. Jeśli chcemy podwyższyć jakiś dźwięk o pół tonu, wtedy stawiamy krzyżyk. I nie, nie jest to hashtag. Wtedy z C robi nam się cis, z D dis i tak dalej. Natomiast, jak widzicie, przy dźwięku E nie mamy czarnego klawisza. Dlatego podwyższony o pół tonu dźwięk E będzie dźwiękiem F. Ale czasem dla spójności harmonicznej zapisuje się krzyżyk i przy takiej nucie. Wtedy mamy dźwięk Eis, mimo że słuchowo jest to to samo co F. Kiedy chcemy obniżyć jakiś dźwięk o pół tonu, wtedy używamy bemola. W ten sposób tworzymy z dźwięku A as, z G ges, z D des i tak dalej. Jedynym wyjątkiem jest dźwięk H. Oczywiście możemy obniżony dźwięk H nazwać hes, ale poprawnie będzie B. Czemu akurat tak? Jest to problem jeszcze pochodzący z czasów średniowiecznych, kiedy ta notacja muzyczna dopiero powstawała, a gotyckie litery H i B wyglądały bardzo podobnie. No i tak już po prostu zostało. Taki sposób zapisu tego dźwięku jest wykorzystywany w niewielu miejscach. Między innymi w Polsce, w Niemczech czy w Skandynawii. Wszędzie indziej nasz dźwięk H jest dźwiękiem B, natomiast obniżony to B flat, czyli po prostu B z bemolem. I ostatni znak chromatyczny to kasownik. Jak sama nazwa wskazuje, kasuje on inne znaki chromatyczne. Warto zaznaczyć, że stawiając jakiś znak chromatyczny przy nucie, nie obowiązuje on tylko przy tym jednym dźwięku, ale aż do końca taktu. Dlatego jeśli chcemy się go pozbyć wcześniej, musimy postawić kasownik. Znaki chromatyczne możemy stawiać nie tylko przy konkretnych nutach, ale też przy kluczach. W ten sposób będą one obowiązywały przez cały utwór. I to tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je koniecznie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybować kanału. Zapraszam Was też na muzowe social media, czyli na Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!